Proszę Państwa, no na żywo, u nas na żywo, oczywiście rusza się wentylatorem. Zebrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Szkolne tabu, ludobójstwo na Wołyniu w szkolnych podręcznikach, niewygodna prawda. Wciąż jeszcze nie jest oczywiste, czego licealiści będą się uczyć o ukraińskim ludobójstwie na Wołyniu. Ministerstwo Edukacji pracuje nad nową podstawą programową dla szkół. Szczegóły w naszym dzienniku. Sądy rodem z PRL-u. Sędzia z Siedlec, który w okresie stanu wojennego był sędzią wojskowym, między innymi uczestniczył w procesie senatora Zbigniewa Romaszewskiego, dzisiaj uczestniczy w pochodach KOD-u. Takich sędziów, którzy brali udział w procesach opozycjonistów w stanie wojennym, jest w Wydziale Karnym Sądu w Siedlcach 6. Nasz dziennik rozmawia z Ryszardem Piekartem, byłym opozycjonistą. Fundacja Pod Lupą. Instytucje państwowe zaczęły pilniej przyglądać się działalności Fundacji Otwarty Dialog, której przewodniczący zasłynął wzywaniem Polaków do siłowego obalenia rządu. Czytam w naszym dzienniku. Ta krew zobowiązuje. W godzinie W Warszawa stanęła. Stolica oddała hołd bohaterom. W naszym dzienniku fotoreportaż z uroczystości. Zawsze razem. To była i jest dla mnie najbliższa osoba, przyjaciółka. W naszym dzienniku rozmowa z Teresą Gnieć, siostrą świętej pamięci Helenki, zamordowanej w Bolivii. Środy z historią. Polska ma być wielka. O Romanie Dmowskim pisze profesor Grzegorz Kucharczyk. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Godzina 9.30 w rodzinie Radia Maryja. Przekazujemy sobie bieżące informacje. Najpierw te o dzisiejszych spotkaniach, a już za chwilę będziemy także mówić o naszym dziękczynieniu. Już teraz mogą Państwo przygotować sobie przybory do pisania, aby notować informacje, które Państwa będą interesowały. Ale najpierw dzisiejsze spotkanie. I te bieżące, które każdego dnia odbywają się w całej Polsce i nie tylko. Dlatego prosimy o uwagę mieszkańców Torunia, Rabki Zdroju i Sosnowca, między innymi, a także Pułtuska, Szczyrku, Radomska. W Toruniu spotykamy się dzisiaj w sanktuarium naszym Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II o godzinie 18:00 msza święta, a po niej spotkanie formacyjne. A w Pułtusku koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza do parafii świętego Mateusza. Tam o godzinie 17:30 modlitwa różańcowa. Rabka Zdrój pozdrawiamy serdecznie. Parafię świętej Marii Magdaleny o 18:30 msza święta, a po mszy świętej spotkanie z opiekunem koła. I halo, halo Szczyrk. W Szczyrku parafia pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. 18:30 różaniec i godzina 19:00 msza święta. Biuro Radia Maryja w Sosnowcu zaprasza do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na mszę świętą o godzinie 18:00. W Radomsku w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa dzisiaj od godziny 15:00 do 16:00 adoracja Najświętszego Sakramentu. I informacje dla Łodzi, Witanowic, a także miejscowości Białe Błota. I w Trzebiatowie także spotkania w Kętrzynie i w Koniebłotach. Świadków Jehowy. Radia Maryja w Moskwie, w Rosji. Trzeba się modlić za żywych, że już o 15:30 spotkanie prześladuje się ludziom, żeby w oknach się wybija w domu, święta i nowena oraz różaniec. Koło Przyjaciół Radia Maryja w Trzebiatowie zaprasza do sanktuarium macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Tam o godzinie 18:00 dzisiaj msza święta. Witanowice, parafia świętego Mikołaja, dziś o 17:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej msza święta. Kętrzyn, Bazylika Mniejsza świętego Jerzego, 17:30 różaniec, 18:00 msza święta. I Białe
Wielkich koło Staszowa zapraszamy dzisiaj do parafii pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Tam o godzinie 18.30 modlitwa różańcowa i o godzinie 19.00 msza święta dziękczynna za 11 lat istnienia koła, a zapraszam koło przyjaciół Radia Maryja w Koniemłodach. Jezus Marian, z pewnością pozdrawiamy serdecznie. I w Gdańsku i Pile dzisiaj rodzina Radia Maryja się spotyka. W Gdańsku w Bazylice Świętej Brygidy o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej msza święta i spotkanie koło przyjaciół Radia Maryja. I Piła, parafia ojców kapucynów, o 18.00 różaniec i 18.30 msza święta. To oczywiście informacje o dzisiejszych spotkaniach modlitewnych i formacyjnych rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszam. Trzeba się modlić za świadków Jehowy w Rosji. Mordują ruskie dziady, zabierają wszystko, szyby biją.